atención esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Sí, sacar una buena semilla para empezar el proceso de hacer el semillero. Escogemos una parte de la tierra más fértil. Y con la cara para abajo, sí. Para de ahí procedemos a taparlo. En 40 días está germinado. Antes de pasarlo a la bolsa. Lo sembramos en entrada de invierno, o sea, en junio. Ajá. Sí, ya en octubre ya va al terreno definitivo. El tiempo actual para florecer ya es a partir de marzo para allá, ¿verdad? Es mes de marzo. Y vemos que ya empieza a dar, ¿cómo se llama?, señales de floración. Sí, después de que ya el árbol ha floreado todo, tiende a secar un poco la flor y se empieza a ver ya el fruto. En el término de un mes, más o menos, ya tenemos, ¿cómo se llama?, conocimiento de cuánto va a ser la carga de la planta. Pewien młody pasterz kóz z Etiopii o imieniu Kaldi zauważył, że jego kozy są pełne energii. Przez cały czas biegają i hałasują. Nie zasypiają nawet nocą, a on nie może przez to zmrużyć oka. Zmęczony takim zachowaniem stada, uznał je za opętane przez złe moce. Udał się więc do pewnego jemeńskiego klasztoru z prośbą o pomoc. Duchowni zauważyli związek pomiędzy zjadanymi przez kozy owocami a ich zachowaniem. Sami postanowili spróbować mocy owych owoców. Były one wyjątkowo niesmaczne, więc ze wstrętem wyrzucili je do ogniska. Po chwili z paleniska wydobył się intensywny i przyjemny aromat. Zaciekawieni wyciągnęli przypalone ziarna z ognia i wrzucili je do wrzącej wody. Otrzymany w ten sposób napój posiadał nie tylko bardzo przyjemny zapach, ale okazał się także zdatny do picia. Dzięki niemu mogli spędzać długie godziny na modlitwie i nie odczuwali zmęczenia ani znużenia. Vivimos en la aldea Victoria. Estamos a 426 metros sobre el nivel del mar. Somos una familia Colpin, aproximadamente de unos 80 familias. Y todas estamos cercanas. No tenemos comunicación todos. Producimos café. Somos pequeños productores, de esto vivimos y a veces queremos salir adelante, mejorar las condiciones de vida con nuestra familia. Y como le digo, los precios que hemos tenido no nos han ayudado en nada, cada vez nos sentimos que estamos peor. Para un cafetalero en Honduras, producir el café implica mucho sacrificio, ha implicado por años pues también vivir bajo una economía que no siempre les ha favorecido, a tal grado que al vender los productos ellos no siempre han sacado lo que han invertido. Kawę prawdopodobnie odkrył lud Oromo zamieszkujący etiopski region Kaffa. Przypuszczalnie w XIII lub XIV wieku owoce kawowca przywiezione zostały przez kupców arabskich do Jemenu. Tam opracowano metodę preparowania nasion przez prażenie i wytwarzanie z nich napoju, który Beduini rozpowszechnili w Arabii i na całym Bliskim Wschodzie. W 1554 roku w Stambule otwarto pierwszą kawiarnię. Nazwa kawy pochodzi prawdopodobnie od arabskiego kawa. Kawa oznacza po arabsku zarówno kawę, jak i wino, przy czym drugie znaczenie jest starsze. Może wywodzić się również od znanego z uprawy kawy regionu Kaffa w Etiopii, a także od słowa kowłet, oznaczającego siłę. Vamos a tratar de diferenciar. Este es maduro óptimo.
Este es pinto. Este es pinto. O sea, le falta maduración. Este es seco, que daña la calidad si lo mezclamos con este. Y este se elimina también. No debe de ir ninguno de ellos con este. Este es calidad. Y para mantener la calidad, no mezclar. La recolección de cosecha de café empieza desde que el grano ya presenta una maduración óptima. Sí, mejor pagado porque lo voy a descontar y lo sé. Técnicamente. Fernando, la vamos a colgar mejor. Los granos, ya ven. Se empiezan los cortes de café a las 6 de la mañana. A las 2 de la tarde que sale el trabajador, esos cafés se muelen y van a la máquina, a la exportadora. De la exportadora van a las pilas. De las pilas se lleva un proceso aproximadamente de 14 horas para darle el lavado, sacarle todo lo que es mucílagos. Honduras jest krajem najbiedniejszym z Ameryki Łacińskiej, Środkowej Ameryki i także boryka się wieloma problemami, a jest tych problemów tysiące. Kolping w Hondurasie właśnie skupia plantatorów kawy, bo jak tworzą kooperatywy, czyli spółdzielnie rolników, to wtedy wszyscy razem są bardziej konkurencyjni w stosunku do innych grup albo pojedynczych osób, którzy też produkują kawę. I dzięki temu pośrednicy, którzy z reguły wyzyskują rolników, nie są w stanie tego dalej robić. Pues pensamos que hay un precio justo, ¿verdad? O sea que por lo menos sacamos los costos y nos da alguna utilidad para poder seguir trabajando. Społeczeństwa muszą sobie uświadomić, jak ważne są praktyki sprawiedliwego handlu, bezpośredniego handlu, które gwarantują małym rolnikom, małym producentom sprawiedliwe ceny, które umożliwiają im następnie rozwój społeczny, rozwój osobisty, edukację i poprawę życia. Ten proces jest ważny również w kontekście tego, żeby jak najmniej pośredników w nim brało udział, dlatego że im więcej pośredników, to cena rośnie. Jest również kwestia rozwoju w rynku pracy i możliwości pracy na plantacjach czy w ramach dystrybucji kawy czy innych produktów sprawiedliwego handlu dla młodzieży. Los niños, ellos se dedican no directamente, se involucran indirectamente en el trabajo cotidiano de los padres. También llevan los almuerzos a los cafetales, a sus papás. Y ellos, mucho tiempo que ellos están en la escuela, se desenvuelven muy bien. Se puede cambiar la vida de ellos enseñándoles, ¿verdad? Primeramente, cómo trabajar y dándoles una buena educación, primeramente en la escuela, luego en el trabajo, porque no hay que desligar ni el trabajo de la educación, ¿verdad? Porque sin educación no tenemos un futuro. Y al lavar el café, nosotros no lo metemos a los sacos o entramos, sino que va directamente a lo que son las secadoras. De las secadoras, ahí se le da el escogido, ahí lo clasificamos. Y de ahí el proceso del café está entre 15 a 22 días para que el café esté al 12%. De manera manual, nosotros empezamos a sacar todo este que es daño. Este es daño, todo este es daño. Este es sobrefermentado. Este es café verde que le falta en el proceso de maduración. Este es dañado por la máquina, igual, porque le falta el proceso de maduración completo. Entonces todo esto lo sacamos para mantener la calidad, porque la calidad ya está dada.
Jako pierwszy Europejczyk kawę opisał niemiecki botanik i podróżnik Leonard Rauwolf. W 1573 roku odbył on podróż po Bliskim Wschodzie. Powrócił z wieloma cennymi towarami, jak również zapiskami dotyczącymi tureckich zwyczajów. Na temat kawy wyraził się w następujący sposób. Bardzo dobry napój, zwany przez nich ciołbę, który jest niemal tak czarny jak inkaust i bardzo dobry na dolegliwości, szczególnie żołądkowe. Popijają go małymi łyczkami, tak ciepły jak to tylko możliwe, z glinianych i porcelanowych kubków. W Europie kawa stała się dostępna w XVI wieku. Pierwszą kawiarnię otwarto w Oksfordzie w 1650 roku. En Honduras, pues actualmente tenemos más de 300 cafetaleros en diferentes zonas del país. Estos cafetaleros, claro, alguna parte están ya miembros de una cooperativa. En esta cooperativa Colpin, pues hay algunas exigencias donde ellos tienen que pertenecer activamente a ella, donde tienen que cotizar, donde también tienen que hacer trabajo común, donde ellos también tienen que proyectarse a la comunidad. Entonces, para esta cooperativa, no solamente ellos se benefician, sino que también benefician a la comunidad en general. Un comercio justo y precios del café, nosotros lo consideramos de que esto es para potenciar a los productores, porque con los precios que tenemos en este momento del café, no logramos ni aún tener los costos de producción. Y teniendo precios justos, así como se ha hecho con todos los socios de Obras Colpin que han logrado vender a diferentes comerciantes como de Alemania, de Holanda, de Polonia, de Rumanía, que si Dios nos permite ir incursionando con este grano importante a estos países del mundo, vamos a mejorar las economías locales, impuestos al país y sobre todo a los productores. Con este son 3 años que estamos exportando directo a Alemania. Pues que se nos paga a un precio razonable, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Por lo menos sacamos lo que invertimos y nos queda alguna utilidad para mejorarla. En nuestra familia, como le dije antes, mejoramos, ya vivimos de una manera mejor. Hemos recibido capacitaciones sobre lo que es certificación y consiste en producir calidad sin químico, ¿verdad? Todo natural. No utilizando abonos químicos, sino que usamos abonos orgánicos. Nos enseñan cómo producir abonos orgánicos con lo que es el resto de la pulpa de café. Producimos abono orgánico a través de lo que es la lombriz. Te produkty są zdrowe, ponieważ rolnicy uprawiają je w zgodzie z naturą. I to jest również kolejne wielkie wyzwanie dla współczesności, czyli wynikające z ochrony klimatu, jak również z ochrony środowiska naturalnego. Środowiska naturalnego na całym świecie, w Hondurasie, w Meksyku, w Europie i w naszych krajach. Sí, cuidadosamente están todos los sacos. Acá le tapamos allá, tratamos de hacer lo mejor posible. Un saco de estos anda en 100 libras, oro. Bueno, pues pienso que la situación de café es un proceso que debe de gustarle sobre todo al caficultor. A mí me encanta estar en la finca, me encanta involucrarme en lo que es el proceso de corte, de lavado, de siembra. Yo ahí camino pendiente, ¿verdad? Viendo si hay que colocar trampas, cuando hay que limpiar, cuando darle de sombra. Yo vivo muy pendiente de eso. Me siento muy satisfecha, me gusta hacer eso. Me gusta estar en contacto con lo que es la finca. W czasie oblężenia Wiednia w 1683 roku Jerzy Franciszek Kulczycki w przebraniu żołnierza osmańskiego wykradł się z miasta, przeszedł przez obóz wroga i zdobył wieści o nadciąganiu Jana III Sobieskiego z polską armią.
Informacje te odwiodły Radę Miasta od poddania się wielkiemu wezyrowi tureckiemu Kara Mustafie. Po zwycięstwie Kulczycki został uznany za bohatera. Król pozwolił mu wybrać jako nagrodę dowolną rzecz z obozu pokonanego nieprzyjaciela. Zadziwiając wszystkich, Kulczycki zdecydował się na 300 worków zawierających dziwne ziarno, które zwycięzcy zamierzali wyrzucić, uznawszy je za karmę dla wielbłądów. W workach tych znajdowały się zapasy kawy. Zrobił z nich użytek i otworzył pierwszą wiedeńską kawiarnię. Do Polski kawa dotarła pod koniec XVII wieku. Początkowo była napojem elitarnym, ale za panowania Augusta III stała się łatwiej dostępna. Rozpowszechnił się zwyczaj jej picia, nawet wśród rzemieślników i zamożnego chłopstwa. Pochodzi akurat ta kawa z Hondurasu. I to jest kawa ze sprawiedliwego handlu. Fundacja Dzieła Kolpinga sprowadza tą kawę tutaj do Polski i ona jest właściwie z takich małych plantacji rodzinnych. Zbierane są ręcznie przez rolników z Hondurasu. Jest naturalnie suszona. Najważniejsze, nie jest traktowana żadną chemią. Produkują kawę zwaną w Polsce pod nazwą kawa tatiko, czyli kawa dzięki Bogu. Kawa tatiko jest kawą z wartościami, to znaczy kawą, dzięki której nie tylko mamy dobry produkt, ale również mamy poczucie odpowiedzialności za tych ludzi, za tych bliźnich, którzy pracują na tych plantacjach w gorącym klimacie Hondurasu przez cały rok. Mamy możliwość się przyczynić do budowania tak zwanego jednego świata, bo i globalne południe, i globalna północ to przecież nasza wspólna ziemia, tak jak to powiedział papież Franciszek w swojej encyklice Laudato Si. Mirarla con otros ojos vas a merecer.